Panie Andrzeju, pan nie jest dziadkiem. Jestem. Jestem dziadkiem podwójnym. Syn wpędził mnie w ten stan, który nazywa się dziadostwo ponoć. A to potem jest dobry stan akurat. Bardzo dobry. To jest rewelacyjne, że możemy mieć wnuki, wychowywać jak własne dzieci, bez żadnych konsekwencji. One są w jakim wieku? Jeden ma 4 lata, a jeden rok. To znaczy, tam mają 4 lata, 2 miesiące i rok i 2 miesiące. To jeszcze nie internetowe, czy już internetowe? Mikołaj, ten starszy, podchodzi do internetu i stara się operować myszką, przyciskami na klawiaturze. Może on jeszcze tak naprawdę w ten internet sam jeszcze nie wchodzi. Ale to już jest kwestia miesięcy, mam nadzieję tylko. Ma pan nadzieję, bo pan też jest internetowy, z tego co pamiętam. Jestem internetowy. Może bardziej technicznie podczas nagrywania, ale w internet wchodzę, jak czegoś nie wiem, to już mi się nieraz nie chce sięgać do książek, tylko lecę sobie, jak to się mówi, do wujka Google, tak. Albo dzieci Wikipedii. Tak. Teraz mam pytanie, bo bardzo często mam wrażenie, boimy się tego komputera, bo się na nim nie znamy. I tak się zastanawiam, na ile pana zdaniem te problemy, o których słyszymy ciągle z dziećmi w internecie, to są problemy z internetem, a na ile to są problemy z wychowaniem? Znaczy z takim normalnym wychowaniem dzieci. Wydaje mi się, że to jest kwestia wychowania na pewno, ale my dzieci do pewnego wieku mamy w domu i możemy z nimi rozmawiać, możemy je wychowywać tak, jak chcemy. W momencie, kiedy dzieciaki idą do szkoły, to są już pod wpływem tego, co się dzieje, jakich ma kolegów, jakie ma koleżanki. Oczywiście wychowanie ma tutaj kolosalną rolę, bo on będzie wiedział, co wziąć, czego nie wziąć z tego, co mu mówią. Ale internet ma w dużej mierze negatywną opinię wśród rodziców, wśród dziadków, że nie mają oni pojęcia tak naprawdę, o co w tym wszystkim chodzi. I to jest też wielka bolączka i dla wnuków, i dla dziadków, i dla dzieci, i dla rodziców. Tak mi się wydaje.